Dzisiaj rolnicy protestują. Ale tak naprawdę zielony ład w ogóle im jeszcze nie zagroził. Oni ani odłogowania, ani stosowania pestycydów ograniczonego czy nawozów jeszcze nie wprowadzili. Ani nie wprowadziła Unia Europejska. To oczywiście jakoś nas tam czeka. Czyli to jest protest na zapas przeciwko Zielonemu Ładowi. Natomiast rzeczywiście rolnicy dzisiaj mają fatalną sytuację ekonomiczną, ale powód jest zupełnie inny bestialski napad Rosji na Ukrainę. Ale ja się rolnikom nie dziwię, bo jak oni do swojej obecnej sytuacji gospodarczej, finansowej dorzucą to, co by czekało ich po wprowadzeniu Zielonego Ładu, to mówią, nie damy rady.